Idziemy zmierzyć mury egoporowy, którym będziemy zamawiać. Bo dostaliśmy dwie wyceny, tylko musimy sprawdzić wysokość, tak? Tak, wysokość i jeszcze raz długość, no bo ja to wtedy mierzyłem tak na oko bardziej, żeby wiedzieć. Trzymaj. Ile. Zero jest tutaj. No. To jest jakby zero. Więc 55 ona ma. Czyli dokąd? Aha, czyli ty chcesz aż o tyle obniżyć całość? Że tam będzie aż tak obniżone? Ja chciałem się dotąd obniżyć. No co ty gadasz? Aż tyle chcesz? No pewnie. Co? Bardzo dużo. Dlaczego? No, a jak nie dużo, jak dużo? A w czym problem? No nie wiem, no już... To czemu żeśmy wtedy tego tak nie obniżyli? Bo różnica tu, a brama... No ja wiem, widzę. To jest ile? Tak patrzę... 40? 60 cm tam na górze, jak nic, jak nie 70. No to strasznie. Właściwie mogę to tam zmierzyć, teraz się dowiem, bo to jest tutaj... Jaka jest różnica? 83 cm. 50, czyli 30 cm w ogóle trzeba byłoby się wkopać. No i nic, to jest mało, bo to trzeba jeszcze położyć kostkę. Jak będziecie kupować dom, to kupujcie już za zrobioną kostkę. Pieprzcie to. Za dużo roboty i zachodu. Ten koleś ma 60, czyli taką, nie? I dotąd by ten słupek wystawał. No. A ta babka ma 55, czyli dotąd. No lepsza według mnie 60. Nawet niech wystaje trochę więcej, ale chyba wolę, żeby wystawał. No dawaj Krzysiu, co robimy? Zabieramy się za robienie obiadu i przy okazji chcieliśmy wam pokazać jedną rzecz, którą zauważyliśmy, bo mieliśmy akurat w spiżarce dwie różne puszki pomidorów. Tak. Jedna to jest z takiej firmy, druga to jest z takiej firmy. I najlepsze jest to, że po otworzeniu tych puszek, jak Martusia weźmie łyżkę, to zobaczymy, że w tej puszce jest pełniusieńko pomidorów. Tak, grzebie normalnie. Miały być bez skórki, no są niestety ze skórką, ale no, to od razu ściągnę. A w tej... No bieda, nie? No, bieda fest. Bieda, obie są krojone w soku pomidorowym. Tutaj też są pomidory krojone i tutaj z tyłu jest napisane w soku pomidorowym. I jest 60% w jednej i 60% pomidorów w drugiej puszce. Składniki, pomidory krojone 60%, sok pomidorowy, sól. Mhm. Pomidory 60%, sok pomidorowy 39,99%. No. Gdzie tu jest 60% pomidorów, to ja nie wiem. I idźmy z tym dalej, tak mój mąż stwierdził. Przecedzimy to. O ile to się uda przecedzić, a uda się. Zobaczymy, ile pomidorów jest w jednej puszce, a ile jest pomidorów w drugiej puszce, bo mi się wydaje, że... No to będzie ciężko przecedzić. Ale się powinno udać. Bo to miały być pomidory krojone. Tak. A ja widzę, że one są zmielone. No. Z tamtymi zrobimy tak samo i tak, porównamy po prostu. Tak mi coś haczy ta łyżka. To może po środku. No okej. Okay. Myślę, że możesz je przekładać. Okej. Okay. Mamy 60% pomidorów. Normalnie wybrudzę sobie te rzeczy. Wybrudzę. Umyjemy to, żeby nie było. Dobra. I teraz drugi. Już widać chyba po ilości soku, chociaż pewnie się powiększa, jak to poruszasz. Tak, jeszcze ten, ale patrzcie na środek, nie? Bo co to jest to? Nie mam pojęcia, co to jest. A, to jest jakiś ciemniejszy pomidor był po prostu. No tylko tutaj mam do zarzucenia kwestię skórek, a to nie jest skórka akurat, dobra. Była tylko jedna. I przekładamy. I teraz sobie i tu jeszcze jest mnóstwo wody, bo to widać, że tu jest jeszcze ten. No tutaj też trochę zostało. O. I dla mnie to nie jest 60%. To jest niesamowite, jak mało jest tu pomidorów w tej puszce.
A puszki są tej samej pojemności, no nie? Tak, dokładnie. Proszę. Tutaj jest pełno. No tutaj nie ma czegoś takiego, bo to jest masa netto 400 gram, a tutaj mamy masę netto też 400 gram. Bo z opakowań jest 420, mhm. No nie? No to niby się tutaj zgadza, tylko masa netto jednego i drugiego nie jest sobie równa, bo tutaj mamy wodę po prostu z pomidorów, taką zupę pomidorową, nie? A tutaj mamy faktycznie pomidory. Jakby się ktoś zastanawiał, czy woli takie bardziej wodniste, z mniejszą ilością pomidorów. Na przykład do zupki. Tak, albo takie bardziej mięsiste, z większą ilością pomidorów. To no już wiecie, co wybrać. Co sobie wybrać po prostu. No czekaj, bo to jest źle odwrócone. Bo to jest aż niemożliwe. No. Ale to kurde, jaka to jest niesamowita różnica. Może tak, znaczy z góry też widać, a najlepiej to widać tutaj z boku. Bo... No. Tu i to, tutaj tej wody I, też i jest. Ilość wody w jednych, ilość wody w drugich. No jeśli chciałabyś zrobić jakąś pastę albo coś, no to coś, co z tego zrobisz? No nic, tu musiałabym dać 4-5 puszek, no nie? O wiele więcej niż tutaj tego, nie? Nie wiem, jaka jest różnica w cenie między nimi. No to było tam parę groszy, kochanie, bo myśmy brali, bo ja pamiętam, gdzie ja to kupowałam. I brałam to, bo po prostu były tańsze, a było tu i tu 60% pomidorów. Mm-hmm. Więc stwierdziłam, że no po co mi przepłacać, wezmę tańsze. Proszę, już daję serek. Pan bardzo lubi serek. To może jeszcze jedno zróbmy. No. Zważmy, ile jest pomidorów w jednym, a w drugim. Dobrze. Ostatnia próba. Oj. Dla naszych dwóch puszek pomidorów. Dobra, mam dwie identyczne, żeby ich między sobą nie mieszać. A patrz, nie są identyczne. Coś tam czułam, że to jest cięższe. Będzie trzeba zerować. Będzie trzeba zerować, no. Dobra, mamy zero, jest zero. Dajemy te pierwsze pomidory. I mamy... 98 gram. 25%. 25%, no, pomidorów. Dobrze, to tutaj mamy... No dobra, no 100 gram pomidorów jest mniej więcej. Tak możemy gram. Powiedzieć. Tą tutaj zeruj. Zerujemy. Jest zero. Jest, kurde, 2,5 raza więcej pomidorów w drugiej puszce. Tak to jest oszczędzać. No ale czasami potrzebujemy tylko soku z pomidorów, tak? No. To już wiecie, że potrzebujecie tylko soku z pomidorów, no to wiecie, co kupić. Chcę zobaczyć, skąd to jest w ogóle, z jakiego kraju. Ja nie lubię takich pomidorów z puszki, ale fajnie byłoby sprawdzić jeszcze smak. Kraj pochodzenia Włochy, a... Czyli to jest z Włoch. To Włoszech mają tak mało pomidorów? Pomidorów? Nie, to do Polski pewnie transportowane. To tak samo jak, nie wiem, milki czy cokolwiek na import, eksport, import, no na wysyłkę do Austrii są całkowicie inne niż te, które są tutaj. No może a tutaj pracuje. Jest produkowane w Polsce. Ten... Polska dla Polaków. Tak, polskie akurat było ich więcej. Ciekawa sprawa. Aż szalona sprawa, powiem ci, że to aż taka różnica. Szok. Hajku raza. Szopał. Najbardziej seksowny widok. To gdy facet gotuje. Panowie, żebyście wiedzieli, że to dla kobiety jest najbardziej seksy widok. Jeszcze gdyby Biki nie płakał. Udało nam się zrobić sos i spaghetti z tymi pomidorami. Z dwoma puszkami. Chcemy robić... A! O, pan jest głodny, już. Hello, czy 2-0. Wracamy. Znaczy nie wiem, jak to będzie, bo może to jest dalszy ciąg, może to jest kontynuacja. Zobaczymy. Cześć. W każdym razie w nowym coś, dniu. No. Dokładnie. Przyszły nam akcesoria do... naszego krzesełka. Mamy krzesełko z IKEA. Wcześniej mieliśmy inne krzesełko, które było fatalne. Wszędzie muchy, u was też tyle much lata. Będziemy odpicowywać nasze krzesełko. Chodzi mi tutaj o zmianę koloru nóżek,
na takie ala drewno i dołożymy sobie do tego podnóżek pod stópki i w tym celu właśnie to zamówiliśmy. Mamy tutaj taką paczuchę. Wewnątrz tej paczuchy mamy oklejne na nóżki. O, ja sobie zamówiłam, to jest chyba kolor czereśnia, ale chciałam, żeby mniej więcej spasowało do krzeseł i spasowało do stołu, żeby to tak trzymać się kilku rodzajów drewna, nie mieć ich sztywności. I do tego jest podnóżek. Podnóżek wygląda tak. I on jest z litego drewna. No to fajnie. Więc tu super. Mamy do tego podnóżka jeszcze zestaw uszczelek takich. No wiecie, chodzi o to, żeby się nie zsuwało. Jak widzicie, to krzesełko z IKEA ma rozszerzane nogi ku dołowi, w kierunku dołu. I dlatego też ta podstawka podnóżki jest taka szersza, żeby pasowała na różnych wysokościach, no nie? Więc najpierw zdejmiemy sobie nóżki z tego krzesełka i założymy tą okleinę. Zobaczymy, ile mamy pasków, gdybym się jebła. Jeszcze tutaj coś jest, a nie wiem, co to jest. A, paragon. Dobra, to od razu Wam pokażę. Podnóżek kosztował 8 dych, okleina 29 zł, no i wysyłka 14. Dobra, to wygląda, jeżeli chodzi o cenę, gdyby ktoś się pytał. To sobie sprzątnijmy i policzmy, ile mamy pasków. Raz, dwa, pięć pasków. Czyli dobrze, mamy jeden zapas. Podaj mi, kochani, śrubokręt, bo to muszę wyciągnąć te nasze nóżki. No widzisz, jak ci ładnie poszło. No kochanie, masz zdolną żonę, to nie tak. Ja tylko czasami specjalnie jestem taka nieporadna, żebyś się czuł zawsze tak, wiesz. Aha. To wszystko dla mnie. Nie, kochanie. Razem zawsze lepiej, nie? Dobra. Wezmę sobie ściereczkę. Będziesz ty to naklejać, tak? Nie wiem, możesz ty. Nie no, jak to był twój pomysł, twój cały misterny plan. No, bo to wiecie, samo to krzesełko z IKEA jest takie bardzo podstawowe. Natomiast dlaczego wymieniliśmy na IKEA? Raz, że te krzesełka są mega tanie w porównaniu do innych krzesełek. Mamy również inne krzesełko, bo zaczęliśmy od... Mama chciała kupić najlepsze dla swojego syna, więc wybuliła 300. W tym czasie krzesełko z IKEA podrożało 30 zł. Okazało się, że tamto krzesełko jest tragiczne. Mikołajowi się totalnie niewygodnie siedzi w nim, zsuwa się, przekręca, no wypada. No i zamówiliśmy właśnie to IKEA-owskie i to jest o wiele lepsze. Dlaczego je? Dlatego, że w większości restauracji, gdzie byliśmy, były właśnie krzesełka z IKEA i Mikołaj był przeszczęśliwy, zadowolony i po prostu... I zawsze miał dobrą pozycję. Tak. Nasze to było najgorsze krzesełko ze wszystkich krzesełek. Wiecie, jak to jest? Jak się wraca z wakacji do domu, do swojego łóżka, to się mówi: o, moje łóżeczko, mój materac, moja podusia, o, moja kołderka ulubiona, no nie? A Mikołaj tak nie mógł mówić. Jak wracam z wakacji, to o Jezu, zaś to krzesło. Bo łóżeczko ma super. Trochę się stresuje. Aha, to jest krótsze. Krótsze, krótsze. Ale tego nie trzeba jakoś docinać i tak dalej. Nie, to już jest wszystko spasowane do nóżek. I wyglądało to na filmie tak, że po prostu mam odkleić. No, będzie pierwsza przygoda z folią, z okleiną. Potem będę okleiała wszystkie meble. I po prostu dokładamy, przyklejamy i tyle. Dobra, no nie będziemy się dłużej zastanawiać. Jakiś plan? Tam... Nie? Nie potrzebujesz planu? Jaki plan? A co tu jest? Co tu można więcej planować? Odklejamy, przyklejamy, lecimy dalej. Dobrze, czyli bez planu. Dobrze. Z całości od razu? Tak.
po prostu. Jedyne co nie pomyślałam, to żeby to było do tyłu. Co? Może chcesz odpowiedzieć? No. A tutaj nie docisłaś. Zrobiłaś to normalnie, jakbyś to robiła nie pierwszy raz, no. Jestem tylko zdziwiony. Tylko niczego nie przemyślałam, żeby ten, to nie szło gdzieś, tego. Nie widać, żeby to nie. Szło gdzieś z tyłu. Nic nie widać. No, to pierwszą mamy. Mówię o planie. Co? Mówię o jakimś planie. Lecimy, drugie. Nie ma co, ale wygląda o niebo lepiej. Mhm. Porównanie. Tak. No nie? Taka oklejona, drewniana, wygląda jak faktycznie z drewna. Idealnie pasuje do tego podnóżka. Mm-hmm. Sztos. 1000 razy lepsze to jest. No dobrze. No to zobaczymy, czy to było szczęście nowicjusza, czy Martusia ma po prostu... Rękę do tego. Rękę do tego. Tamto sobie tak trochę rozwinęłaś, nie wiem, czy to miało jakiś też, wpływ. Też. Pan jest wyspany? Czy pan się wyspał? Ja myślę, że pan się wyspał, bo pan spał bardzo długo. Tak? Zjadłem sobie mleczko. Tak, lampa. Lampa. Dotkłeś lampę. Aż radość na tej twarzy. Coś nabroić? Coś zrobić? Ja. Taki wiek. Do 30. A potem z górki. Nie? A potem człowiek, który mundzeje. To co, odklejać to nie dam? Nie. Ja bym zostawił, z tego względu, że jeszcze będziemy zakładać to drewno. Jakby nam się coś uśkubało, to może lepiej mieć w zapasie. Dobra, to tylko to dziób. Dobrze, dziób. Ja. Lepsza byłaby szpilka, bo nożyczki robią dużą dziurę. Nie będzie tego widać. Nikt tego nie będzie widział. Ja będę wiedziała, raczej, że to nikt jest. Nie będzie pisał w komentarzu, dlaczego macie dziurę w nóżce. Teraz będą! Nikt tego nie napisze. Nikt nie jest aż takim złym człowiekiem. Montaż. Najpierw tylne. Bo w przednie będzie trzeba włożyć tamto. No idealnie. Mamie się podoba. Bardzo mi się podoba. Nie jest to idealnie docięte. Dobrze, że jedna strona jest prosta. Widzisz? Mhm, tam duża jest różnica. Bardzo duża, no. A, poszło. Poszło. No i super. Jakiś... Patrz. Zrobimy to razem. Zrobimy to razem. Bardzo ciężko idzie. Tak? Masz coś w rączce? Trzymaj, jakby coś miało w środku. Pokaż. Daj mi, co masz w rączce. Podziel się. No, co ty tam masz? No coś tam trzymasz chyba. Ktoś tu ściemnia. Co trzymasz w rączce? Co ma? Kawałek z tego. Teraz przetestujemy, jak ci się będzie siedziało. Popatku. Tak, to jest podnóżek, widzisz? I teraz zakładamy takie kółeczka. Tutaj. Drugie. Chcesz zobaczyć, jak ona wygląda? Potem mamusi dasz, dobra? Otrzymaj. Do buzi nie wkładaj. No tak.
Mówi, nie wkładaj do buzi. Mogę prosić drugi? Tutaj się założy. Dasz? Jesteś moim pomocnikiem, to daj mi. Halo. Mam się musi tutaj założyć. Strasznie to był słaby pomocnik. Zobacz, tu to zakładamy. Dziękuję. Bo jakby nie ty, to mama by to zgubiła na pewno. Mama tak ma. Oja. Mamy to. Na koniu. Teraz zakładamy. Tu. Zobacz. Pięknie ci idzie. Jestem pod wielkim wrażeniem. Trzeba włożyć i zobaczyć dokąd, to nie? Mhm. O, jaki mały. Chyba pan jest dobrze. Dobrze jest. Masz podnóżek? O, słodko. Potem damy niżej. O wiele lepiej wygląda to krzesełko. No, tak. I teraz jest komplet. Tak to ma wyglądać. No i super, powiem ci. Nóżki se opiera. No i pasuje do stołu bardzo teraz. Komuś się podoba nowy podnóżek. Świetna robota, kochanie. Też się cieszę. Jeszcze niżej. Jeszcze niżej. Strasznie długie nogi. Niżej, bo on piętami uderza sobie o to. Tak, żeby nie mógł uderzać piętami. Teraz. To będzie się o tym wspinał. No, tego się trochę bałam. Tata przyniesie poziomicę, pewnie za niedługo i będzie ci to do poziomicy. Nie, cały czas o tym myślę. Tylko... Wiem o tym, że ty o tym myślisz, żeby przynieść poziomicę i to... O matko, będzie poziomował podnóżek. Jaki... Chcesz, żeby twój syn miał jedną nogę dłuższą, drugą krótszą? To tak nie działa. To jest dobrze, zero. Ne. Pięknie. Weź to by. Schowaj sobie na razie. O. Chodzi na to, że... Czy tak minimalnie to już nie ma znaczenia. Tu by musiało być trochę niżej. O tyle gdzieś. To dam ci trochę wyżej, żeby nie było... Ja mam miarkę w ręce. Jest dobrze. Jest super. Dobrze. Mikołaj, będziesz miał równe nóżki. Chyba są stópki zadowolone, moje najsłodsze stópki. Wymyślił z tym... Z tym poziomem. Takie to jest proste rozwiązanie. Tak, bo w starym krzesełku, które było, był podnóżek, ale tylko na jednym poziomie. A tutaj możesz go cały czas zmieniać i tak. Jest to, powiem ci, spoko. Że nie spodziewałem się, że tak można to wymyślić, że tak jest to mądre. Dobrze, kochanie, to co, zbieramy się i jedziemy na zakupy? Tylko chyba mu dam jeść jeszcze, nie? Tak.